Podpisana została umowa z podmiotem, który będzie w 2023 roku świadczył drobne, nieodpłatne usługi na rzecz suwalskich seniorów. Nie będzie jednak tego robił zupełnie za darmo, bowiem za wykonane prace otrzyma zapłatę z publicznych środków pochodzących z miejskiego budżetu. W ciągu roku miasto wyda na takie wsparcie seniorów blisko 60 tysięcy złotych. Usługi wykonywać będzie spółdzielnia socjalna Perspektywa. Złota Rączka to program, który cieszy się istotną popularnością wśród starszych mieszkańców Suwałk, którzy nie zawsze są w stanie poradzić sobie z codziennymi drobnymi naprawami, jakie wykonywane są w każdym domu. Perspektywa może wesprzeć każdego seniora spełniającego warunki 4-krotnie w ciągu roku. Zapewni wykonanie zarówno tak prostych czynności, jak wymiana żarówek czy naprawa gniazdek elektrycznych, ale też można liczyć na pomoc w innych kłopotliwych sytuacjach, takich jak cieknące krany, zatkane odpływy, odpowietrzanie grzejników, naprawy zamków drzwiowych, regulacje zawiasów w drzwiach czy szafkach. Zgłaszając potrzebę wizyty naprawczej, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Do bezpłatnego wsparcia uprawnieni są samotni mieszkańcy miasta w wieku powyżej 70 lat lub ci powyżej 60, o ile mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. O wszelkie materiały niezbędne do wykonania napraw, takie jak żarówki, uszczelki, farby do niewielkich podmalowań i tym podobne, senior sięgający po pomoc Złotej Rączki powinien zakupić z własnych środków, choć o fizyczne dokonanie zakupu może poprosić osobę, która się do niego zgłosi w celu wykonania usługi. Miejski system pomocy seniorom zakłada, że w ciągu roku osoby potrzebujące wsparcia mogą liczyć na 4 wizyty, podczas których może być wykonane kilka usług. W minionym roku po pomoc fachowca do Złotej Rączki zgłosiło się 168 samotnych seniorów po 70. Na ich rzecz wykonano ponad 900 drobnych napraw. Dla niepełnosprawnych 60-latków wykonano znacznie mniej usług, niespełna 70, ale zgłosiło się po nie zaledwie 14 mieszkańców.